Dzień dobry, moi drodzy. Ja to jestem Ewosz, a to jest kolejny odcinek z No Man's Landu, tego survival horroru, chciałbym powiedzieć. Słuchajcie, mamy 17 godzinę. Ja bez przykrycia mam przyczepkę rzepaku. Słonecznika, przepraszam, i jedziemy ten słonecznik sprzedać, bo trzeba zacząć tutaj rzeczy robić. Ja wam tylko po szybko pokażę. Tutaj mamy powiększone pole, proszę bardzo, ono wymaga oczywiście wapna, czym też się zaraz zajmiemy. Tu mamy drugie poletko, które też wymaga oczywiście wapna, no i trzecie pole, które również wymaga wapna. Cóż, niespodzianka. No i cóż, Janusz, bierzemy się przepraszam, za robotę, bo w pierwszej kolejności trzeba będzie wywieźć ten rzepa, ten słonecznik. Ten słonecznik. Jaka jest jeszcze cena na rzepak? A na rzepak będzie tragiczna cena chyba, prawda? No nie jest aż taka zła. Soja to też poczekamy. Ale pszenicę jeszcze wywieziemy na pewno. Więc to jest jedna kwestia. Zdankujemy sobie furę, to jest druga kwestia. No i co? No i trzeba będzie coś kupić. Trzeba będzie coś kupić, myślę, żeby kupić już powoli jakiś siewnik brony przede wszystkim. O, to pewno dzisiaj będziemy też bronować. Tak myślę. Przygotujemy pole. Siewka nawozowa. Właśnie, czy ja mam w ogóle terminy na siewy? To tak się... Nie, nie mam terminu na siewy. Dobra. Nieważne. Dzisiaj przygotujemy sobie pole, bo jakby siewnik... Na siewnik powinienem sobie, przepraszam, musiałem sobie podgłosić troszeczkę. Na siewnik sobie powinienem spokojnie zarobić, więc nie będzie większego problemu. Łyczek kawki na ozdrowienie. Chromolimy to wszystko, jedziemy dalej. Słuchajcie. No i co? Fajnie mi się przyjęła seryjka, więc ja jestem ukontentowany niezwykle mocno i niezwykle fajnie. No niestety problem jest taki, że... Okej, dużo pali, bo przeorałem te pola tam wszystkie, które były, zrobiłem. No i już tam prawie 100 litrów poszło, ponad 100 litrów poszło, bo nie, prawie w sumie, więc już. No ale jakby nie poddajemy się, teraz zatankujemy sobie furencję i myślę, że coś już przywieziemy, bo tak jak wiecie, nie mam tura. Ja się zastanawiam nad założeniem konsoli do niego, do tura, do tego case'a. Ale nie wiem, zobaczymy. Na razie robimy wszystko jednym haustem, że tak powiem. Zobaczymy, ile dostanę pieniążków za ten słonecznik. Mam jeszcze jedną taką przyczepę 4 tony, więc spoko. Mi tam pasuje. Proszę bardzo, 10 tysięcy za jedną taką przyczepę. Chryste przenajświętszy panie w niebiosach. 10 tysięcy. Boże, Boże. 10 tysięcy pieniędzy. Trzeba będzie kupić jakąś sieweczkę, która też będzie miała funkcję rozrzucenia obornika, tak, Jarek, mądry człowiek z ciebie jest. Funkcję również rozrzucania wapna. Teraz tak, tutaj odpada. A to małe główienko. Agromax, Vertimax. O, Antek. Też jest jakąś opcją. Szkoda, że ten Grassroll. Ale ten ma. On ma. Fernela, przepraszam. O, proszę bardzo. No i cyk, kupimy od razu. Dobra. Już jest pierwszy kolejny nabytek. Ja jadę po kolejną przyczepę. A właśnie, a może bym przyczepę jeszcze kupił? To może byśmy na dwie wozili. Nie, zaraz. Jarek, jeszcze brony musisz kupić. Idioto ty. Głupku. Szukaj bron. Masz 6 tysięcy tylko. Brony. Właśnie, 4,3 metra. Weźmy sobie te na przykład. A to rama jest. To ramę zostawmy sobie taką. A to zróbmy sobie może... No nie wiem. Może takie zielone? Proszę bardzo. Brony to kupione. Dobra, lecimy. Po następny transport. I teraz tak.
Przydałby się nie bezapelacyjnie drugi ciągnik slash konsolę do tura do case'a, bo no bo jednak on dużo robi i no i teraz byłby problem. O, coś mi się z nagraniem dzieje, moi drodzy. Tam jakiegoś laga miałem. Nieważne, przepraszam za to, tylko jestem ciekaw, czy to na nagraniu będzie widoczne, czy to tylko po prostu kwestia z podglądu, nie? Dobra, moi drodzy, ja muszę to zbadać, bo ja sobie nie pozwolę na to, żeby coś takiego funkcjonowało. Zaraz wracam. Nie, dobra, Jarek jest tylko dzbanem i mu się nagranie pieprzy. W sensie promoli się podgląd. Nieważne, nieważne. I teraz tak. Przydałby się drugi ciągnik, to już mówiłem. Ale na chwilę obecną mi na niego nie stać i ja bym chciał jak najszybciej doprowadzić do zarobienia jak największej ilości pieniędzy. Tylko i wyłącznie po to, by móc właśnie kupić pełnoprawny agregat, pełnoprawnie kombajn. W sensie kombajn będzie dla mnie w tym momencie podstawowym nabytkiem. Jeśli będzie trzeba, to znów ruszymy do lasu i będziemy karczować wszystko, bo to jest chyba w tym momencie podstawowe źródło dla mnie zarobku. No i tyle tak na dobrą sprawę, bo słomę będziemy robili wszystko, znaczy słomę będzie wszystko szło na sieczkę, bo na razie nie widzę takowej potrzeby, by cokolwiek w tym momencie robić. Zobaczmy kombajn, bo ja nie wiem, czy ja tłumaczę, pokazywałem ten kombajn. Mówiłem o kombajnach w ogóle. No to teraz tak, bierzmy pod uwagę jakieś poważne informacje. To 10 tysięcy kosztuje taki oto John Deere i on jest dla mnie w tym momencie podstawowym elementem. To znaczy, jaki widzi, ten jest droższy, ok. No powiedzmy 10 200, to jest sam kombajn, nie? I mamy kombajn gdzieś tam, który ma 3900 pojemności. No bo mógłbym teoretycznie sobie mieć taką Niwę, ale Niwa jest kurwa droga. Nieważne jaka ta Niwa. A przyczepa, może by drugą przyczepę kupił. Zresztą nie, siewnik ważniejszy. To Jarek gadasz, siewnik jest ważniejszy niż to warte. Dobra, lecimy dół. Widziałem, że wam się spodobała seria Survivalu, więc fajnie, mi się to bardzo przyjemnie nagrywa. Ona oczywiście zastępuje serię z prywaty. Kurde, mam dzisiaj jakieś takie problemy. Poczekajcie, moi drodzy. Zawsze, kiedy nagrywam, jest jakiś problem, w sensie te problemy rozpraszają i potem jest przypał i nie wygląda to za ciekawe. Nieważne. Dwa cięcia były, wystarczające. Najwięcej cięć w moim życiu. W każdym razie. Teraz to już mamy siewkę nawozową kupioną, mamy brony kupione. Więc jedyne co pozostaje nam w tym momencie, no to załadować to na przyczepę i chyba teraz zrobimy to tak, że właśnie załadujemy to na przyczepę. Szkoda, że nie mam tuza. Chociaż wiem, że siewkę mogę podpiąć i pod nią podpiąć przyczepę. O, to by było dobre, panie. To mi się podoba. To mnie się podoba, Krzysiek. To tak. W każdym razie to jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest to, że no będę starał się wywieźć jak najwięcej tego zboża, które jest, wyczyścić te silosy. Może nawet troszeczkę podniższyć cenę. O ile na przykład w przypadku soi nie ma to kompletnie sensu, no ale tam różnica, nie wiem, 20 euro na, nie wiem, pszenicy czy owsie, no to rzeczywiście będzie już bez znaczenia tak naprawdę. Bo to znaleźliśmy w tym silosie i to trzeba się z tego jak najszybciej pozbyć. Okej, i teraz tak, mamy jeszcze... Co ja mogę teraz wywieźć? W sumie, co ja mogę teraz wywieźć? Soję to bym jeszcze nie wywoził. Kukurydza poczeka. Pszenica może pójść. Jęczmień może pójść. Rzepak, owiec może pójść.
Więc fajnie. I teraz tak, spróbujmy zrobić to tak, jak ja myślałem, że damy radę zrobić, co? Żeby zrobić. O, cyk. Dam radę podpiąć, czy nie dam radę podpiąć? Bo fajnie by było. Nie obraziłbym się. Nie. Okej, to na razie musi to poczekać. Bo ja po pierwsze muszę zatankować furę. To jest dla mnie w tym momencie priorytet. A tu jest z tyłu stacja. I tak samo pewnie będzie z pick-upem, nie? Dobra. Teraz zastanówmy się, co potrzebujemy. Mamy 10 tysięcy dolarów, czy tam euro, przepraszam, siewnik. Siewnik będzie teraz z nami kluczowy, dlatego że no, siewnik będzie ze mną długo. Długo. I teraz chciałbym kupić siewnik 3-metrowy. Co prawda mógłbym kupić na przykład taki 6-metrowy ciągany John Deere'a. I to też nie byłby kurwa głupi pomysł. Szczerze mówiąc. Pod takie pola, pod takie areały, jakie mamy. I wiecie co? Ja chyba to zrobię, bo też byłaby taka opcja takiego siewnika, ale to też jest kompletnie bez sensu. 3-metrowy to chyba już nie, a to jest 60 koni, 6200, zasypu 1160, więc myślę, że będzie jak znalazł, więc go kupmy. Dobra. I teraz tak. Bronę mamy, to mamy, to mamy. Dobra, zastanówmy się, czy jest nam potrzebny drugi ciągnik. Drugi ciągnik by się przydał. Jeśli by się miał przydać, to jaki to miałby być ten ciągnik? O, już mi się zatankował ciągnik, super, świetnie. Myślałem o czymś na pewno starym. Czymś na pewno ledwo zipiącym, w sensie takim, co by mogło być podpięte pod tura. Coś też taki trochę w amerykańskim stylu, bo fajnie by było taki troszeczkę w tym kierunku pójść. To właśnie był pomysł na ten siewnik John Deere'a. Po problemach technicznych jestem z powrotem. Dąży do mnie sąsiad, ten, który tam płakał ostatnio. Nie ma. Popłakał sobie, popłakał, że zabrałem mu ciągniczek, tak? Zabrał mi ciągniczek. Wszystko mi zabrał. Dobrze, jeszcze mi winu znowu nie ukradł. Ja już sobie kupiłem siewnik. Dobrze, to zostanie ci zapamiętane. Moje Ale ty, poczekaj, dofinansowanie. poczekaj, poczekaj. Ty serio chciałeś sobie takiego samego case'a kupić? Tak. Trollolo. A to beczka z... Nawet pieniądze już na niego uzbierałem odpowiednie. No ja sobie kupiłem 6-metrowy siewnik. A. Fajnie. Taki ciągany stary John Deere, taki stary jak świat. Super. Z jeszcze czegoś mi okradłeś, bo została mi już chyba tylko godność. Mam brony i siewkę Kwernelanda. Dobra, godność jednak jest jeszcze na swoim miejscu. Jedną przyczepę. No i jest zagrożona w tym momencie. Ale stara autosanka jest bez spiny. Bez spiny, no i wywożę to, co mam w binach. Tak sytuacja się przedstawia. Więc Kozłowski, kiedy ty wydasz ten swój odcinek z tego? Tego. No Man's Landu. To jest dużo wrzucania godzinny materiał, O no i trzeba kurwa. z tego timelapsa zrobić. To ja ci pomogę to ogarnąć. Dobrze, czyli jutro u ciebie, czyli jak oni to widzą, to w piątek, a ja to puszczam w niedzielę. To w sobotę u mnie gier bieda. Tak? Bo ty jutro wypuszczasz gier Dobrze. bieda, tak? Nie, no dziś chyba. Dzisiaj? A, no to u mnie pójdzie gier bieda, czyli wy to widzicie w sobotę. No dobra, nieważne. Wyjdzie jak wyjdzie, tak? Wyjdzie jak wyjdzie. Znaczy, ja się skłaniam na razie ku podstawowemu setowi w tym momencie. Czyli mam już pług, mam już brony, mam już siewnik. Mam już siewnik. Przyczepę, no i potrzebuję jeszcze tak naprawdę kombajnu, tak? Czy coś jeszcze w sumie? Siewkę mam. Coś do robienia w ziemi masz.
Czyś co czym zasiejesz tej ziemi też mam. Coś co zbierzesz masz. A nie wiem w sumie co jeszcze potrzeba. Ewentualnie wiesz dodatkowo prasy, bo prasy na Ciągnik. razie mam. A drugi? Nie mam właśnie jeszcze, wiesz? A no widzisz. Na razie chcę się skupić, a żeby... A masz z turem ciągnik? Nie mam. No to musisz mieć z turem ciągnik. Właśnie ja zastanawiam się, czy do kejsa nie założysz, wiesz? Bo musisz mieć coś, żeby czymś drzewo ładować, a nie rękoma cały czas, nie? No jest to jakaś opcja. Jest to jakaś opcja. I na pewno ciągnik z przednim tuzem, bo teraz mam na przodku obciążnik. I już bym sobie zwoził sprzęta, tak to latam z tą przyczepką i tak trochę pizda zimna. Ty, a poczekaj, a nie masz tak jakby tego, że zakładasz ze sklepu siebie i ci go przywożą? Nie, ja wożę wszystko ze sklepu tam z tego. Aha, tryhardik. Tryhardik. Dobrze, to chociaż w tym miejscu mnie nie oszukujesz. Tryhardik, proszę pana. O, już przestań z tym oszukiwaniem, no. Jestem oszukiwany, okradziony wielokrotnie. Mhm. I nie wiem co jeszcze. I zginąłeś w klockach. Dużo razy i nie jest przykro z tego powodu, a ty jeszcze mnie okradasz w grze komputerowej. A ja nie mam jeszcze menu ciśnieniowej. To tam z myjką ciśnieniową, jak tutaj... Ale wiesz jak to stary, ja nie wiem jak ty, ja nie lubię mieć brudnych maszyn. Stary, no ale w grze komputerowej mnie okradli i w Minecraftie i w farmingu teraz jeszcze ty. No jak ja mam się czuć? Powiedz mi. No jak? Tak jak zawsze, czyli mieć wyjebane. Jest to jakiś sposób. I chyba już się tak stanęło i już przestało. No dobrze, powiedz mi ile u siebie na gameplayu masz pól. Jak na gameplayu mi? No u siebie. Zero? Aha, okej. Okay. To zostałeś jeszcze wydymany na pola, bo ja mam 3. Na hektary jeszcze mnie wydymał, dobrze. Dodałem do listy. Jeszcze mam miejsce na 2 kolejne. A, no to koks, to jeszcze na kolejne 2, dobra. Ale ja mam zamiar po prostu zrobić tak, że jedna to będzie łąka, a drugie to sobie zaadaptuję miejsce dla zwierząt. A jeszcze fajnie, mi na zwierzęta fajnie wyrucha. To na jeszcze na Animal Planet, dobra. Coś jeszcze chciałeś dodać, że coś jeszcze mi zabrałeś? Nie, chyba wiesz. Oko. Chyba już nic ci nie odebrałem. Okej, 4000 za przyczepkę, good deal, i teraz, teraz co, no teraz ja bym proponował zabronować to, mój ten cały urobek, który został przez sąsiada nazwany po prostu kradziejskim i złodziejskim, bo coś na tym odcineczku wypadałoby w końcu sensownego zrobić, a ciekawa sytuacja, bo brony mam 4-3 metra stary, takie leciutkie 60 koni. To takie maleńkie. Tak, no, trochę komicznie. No i dobrze, no i dobrze. Trochę wiesz, trochę śmiesznie wyglądają z tym takim masywnym case'em, chociaż case nie jest też w sumie jakoś tam specjalnie mocarny, no bo ten case ile ma 95 koni, no bez przesady też, tak? Więc na razie, jak to mówią, i to też mówiłem na pewno, że robię tym, co mam, tak? Bo teraz brać kredyty, mówią, ja bierz kredyty. Nie chcę brać kredytu. Do momentu, kiedy nie będę musiał, nie będę zmuszony, to nie będę brał kredytu, tak? Bo teraz tak naprawdę przychody jakie posiadam są minimalne, no bo co ja zarobię z tych upraw? No może dobra, no może z 80 tysięcy zarobię z tych wszystkich upraw, które są w silosie, tak? Tylko że inwestycje będą w tysiącach. Ile liczyliśmy? 300 tysięcy potrzeba? 200, 300, coś takiego, nie stary? Ale na co? Na maszyny tutaj. No mniej więcej. No, ja mam kombajn upatrzony za 10 tysięcy sam, kombajn plus header, do tego pewnie strójkę, John Deere'a takiego. Poczekaj. To za jakieś tanie rzeczy. No, bo mam taki kombajn. Trochę większy niż bizun. Bo właśnie, ja nie wiem czy ci mówiłem, czy słyszałeś na odcinku, ja chcę pójść w stronę takiego amerykańskiej farmy trochę, wiesz? Ja rozumiem twoje big hectares American farm, you know. And American farmers, ja wiem. Ja, no, tu się mogę wyżyć twórczo. Dokładnie. Także w tym kierunku byśmy poszli. A nie wiem, czy bronowanie w deszcz to jest najlepszy pomysł, jaki mogę osiągnąć. Próbować, czy jednak przeczekać? Przeczekam chyba. Boisz mi się przeczekać, niestety. Bo orałem w deszcz i to się źle skończyło dla mój pól. Dlaczego? O, źle się to skończyło po prostu.
Dobra, ja bym sobie skipnął po prostu czas. Tak, hardkorowo. Urwa, następnego dnia też pada. Ja pierdola. Czy tu przestanie kiedyś padać? Odpowiedź brzmi, niekoniecznie. Byczku. O, widzisz. Ja zrobię taki niestety mały fachermacher. Ty nic tu nie hachmeruj, facheruj, machmeruj. Fachmeruj, macheruj. Dobra. Tak. O, no i cyk. Ej, da się wyłączyć ten śmieszny tam drewno rozdrabniacz? Nie. Chciałbym być tak cały czas napierdalał. Tak. Dobrze. Pieniądze ci bierze. Jak to pieniądze mi bierze? No za to, że chodzi. Świetnie. A ktoś tu ostatnio mówi, że jest dymany na wszystko. No, to się nie zmieniło. Dobrze. Dobrze, sąsiad. No i ja sobie zabronuję to pole i postanowiłem też, że zwiozę resztę sprzętu. Czyli siewnik mój największy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, 6-metrowy już na start. Bo stwierdziłem, że trójką to nie będę tutaj się pierdzielił, a za 6-metrowy zapłaciłem tylko 5500. Także jest dobrze. Co sądzisz o tym, sąsiad? Jest potężnie. Co on siadł, to tam na małym poznaniaku będzie na pieprzą. No jak? Jeszcze na Ursusie albo 30 jakieś. Co ty sobie wyobrażasz? Zabrałeś mi mój pomysł na gospodarstwo, będę teraz małe polskie gospodarstwo robił. W Ameryce. W Ameryce. Ciągnie, słuchajcie, więcej wyniesie się sąsiada z koszt niż ściągnięcie tej 60, 30. Niż rzeczywiście. Ale będzie moja. Ale będzie twoje. Albo i proszę ode mnie już odwalić, bo mi przykro jest, smutno i znowu będę urażony. Dwa dni mi nie było, a ten już mnie tak wydymał, tak? Dokładnie. No nie. Teraz sąsiad wejdzie w świat czołgów i zobaczy, że go jeszcze World of Tanks wydymało. A nie, poczekaj, w sumie to zawsze tak było, że nas Wargaming dymał. No, to w sumie. No i pysznie. Także pysznie. Ale wiesz, z drugiej strony, tak naprawdę agregatu też nie potrzebujesz, bo o ile. Znaczy, no dobra, to jest upierdliwe, że musisz wszystko wiecznie orać, nie? Ale tak naprawdę przeorzesz, przebronujesz i już jest pole gotowe do pracy, do siewu, tak? No. Ale jakiś agregat slash talerzówka by się przydał, no i drugi ciągnik. Na razie będę dążył do tego, żeby kupić w ogóle kombajn. I materiał siewny. Może najpierw materiał siewny bym kupił, co? W następnym odcinku będziemy słuchajcie, siać. Jeszcze nie wiem co. Jeśli chodzi o agrotechnikę, to w sumie mógłbym posiać chociażby pszenicę, może rzepak. Rzepak. Właśnie. Dajcie znać, czy myślicie, żeby na przykład. Co wy myślicie na tym, żeby przejść na jakieś amerykańskie geo? Co ty o tym sądzisz, sąsiad? Znaczy ja chyba nie będę zmieniał, bo już jak zacząłem, to mi się tylko te temperatury i tak dalej wszystko. No w sumie masz rację, to się wszystko teraz popieprzy. Się wymiesza, bo tak, że nie będzie w stanie nic zrobić. Trzeba byłoby od początku to wszystko zrobić od zera, nie? No dobra, okej, tutaj ci przyznaję rację. Ale jakby pomysł sam sobie, jakby pomyślał na samym początku serii, to spoko by było, nie? No ktoś pomyślał na początku serii jak najbardziej. A naprawdę nie chce mi się, słuchajcie, to niby dużo nie mam zrobione, tak się wydaje. Ale żeby powiększyć to pole, to pierwsze, które macie, i zrobić tamte dwa, to ja straciłem prawie 3 godziny gry. Naprawdę. Bo to tak się wydaje, nie? Ale żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakoś fajnie wyszło. Trochę schodzi, żeby to było przemyślane. I tak dalej, no to ja jeszcze tak mam plan to trochę zmienić. Ogrodzić te pola w jakieś takie fajne żywopłotki i tak dalej. Bo na razie to wiesz, są takie puste place, znaczy place przerobione po prostu na pole, nie? I tutaj jakby większych dywagacji, no nie ma, no. Dobra, sąsiad, ja muszę na chwilę lecieć.
Dobrze, byczku, dobrze. I tak zaraz kończę, słuchajcie. I tak zaraz kończę mój odcinek. Zobaczymy, jak tam wyszło w tych kilku cięciach. Więc większego problemu myślę, że nie ma. Dojedziemy do końca tego przejazdu i będzie git. No i cóż, jakby na to nie patrzeć, zbliżamy się do większych zakupów, bo jak sprzedam wszystkie plony, no to podejrzewam, że ten kombajn już będzie mnie stać. Będę musiał też kupić sobie, będę też sobie musiał kupić ściągnik pasturem. Powierzchnię w rejkach tego wozić, przepraszam, nie będę. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że on się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.